Jestem Arkadiusz Rekier, DSB News TV. Naszym gościem jest dzisiaj prezes Zespołu Doradców Gospodarczych Tor, Adrian Furgalski. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, chciałbym zapytać o taką rzecz. Ile polska infrastruktura kolejowa, drogowa traci na tym, że wciąż nie mamy pieniędzy z KPO? No, nikt nie policzył tego w odniesieniu do infrastruktury, natomiast to oczywiście są koszty, które można bardzo precyzyjnie przypisać nie tylko, jeśli idzie o KPO, ale też do jakichś braków w infrastrukturze istniejącej, gdzie na przykład mieliśmy do czynienia z opóźnieniami. Był, może już niewiele osób pamięta, był taki problem z mostem na A1. Nad niewielką taką rzeczką, drogi, Gorzyczki, most. Gorzyce. Ja tej nazwy teraz nie, nie, nie pamiętam, więc nie chcę jej przekręcić, ale już tak mocno na południu to jeszcze mówiono, że most, bardzo taki no, piękny pamiątkę po sobie architekt, zostawił i tam mieliśmy taki problem, czy on wytrzyma ta konstrukcja, czy nie. W związku z tym fragment, ten fragment A1 nie był oddany do ruchu. To, co wtedy nie pracowało jako infrastruktura, przyniosło szkody dla gospodarki od takich, może powiedzieć, które od razu nam się kojarzą: że dłużej jedziemy, dłużej spalamy i zanieczyszczamy środowisko. Tu naprawdę nie, nie jest prawdą to, że więcej kupiliśmy wtedy paliwa, czyli budżet państwa się ucieszył. Choroby, hałas, zanieczyszczenie środowiska, te koszty zewnętrzne, które trzeba było pokryć, były zdecydowanie większe i rzadko kiedy się na to zwraca uwagę. My patrzymy na to, co dziś trzeba gdzieś z portfela tego budżetowego, czy jakiegoś funduszu wydać na infrastrukturę, a to, że się coś odwleka, że są opóźnienia, że na przykład firma schodzi z placu budowy, bo kiedyś popełniono błąd, że nie sprawdzono dokładnie ani jej potencjału, ani podejrzanie niskiej ceny, no to już na to niestety nie patrzymy, a szkoda, na pewno nie mówimy o setkach milionów. Ale o kilkuset miliardach złotych przez te 30 lat, które straciliśmy. Gdzieś w okolicach połowy lat 2000 był taki, była taka analiza, gdybyśmy, co oczywiście technicznie nie jest możliwe, ale gdybyśmy tak po odzyskaniu suwerenności w 1990 roku, wybudowali od razu w ciągu tych 365 dni całą A1, A2 i A4. Jakie byłyby zyski dla kierowców? Że oszczędność czasu, paliwo, też samochody jeżdżąc po gorszych drogach, wiadomo, że ich stan tak. techniczny ulega pogorszeniu, prawie 100 miliardów złotych sami kierowcy by zaoszczędzili. Więc to są kwoty bardzo duże, ale niestety tego nie liczymy. W przypadku dróg jest o tyle lepiej, że jest zdecydowanie większy udział środków krajowych i tutaj, bo to nie tylko KPO nam stoi w miejscu, ale już słyszymy z Brukseli takie przekazy, że przecież chociażby środki z polityki spójności w nowym programie FENIX, następca programu operacyjnego infrastruktury i środowisko, te same blokady możemy spotkać, bo tam też ta zasada praworządności musi być spełniona, żeby do nas popłynęły pieniądze, więc drogi mają bardzo duży udział środków krajowych. Niestety kolej wisi na pieniądzach unijnych i zakup taboru, i modernizacja linii kolejowych 76 miliardów krawy program kolejowy w tym jest 10 miliardów euro więc widzimy że jednak te środki to jest podstawa jak się mówi jak się mówi jeden euro deputowany, jeśli dobrze pamiętam to pan Karol Karski powiedział że to KPO to takie nieważne pieniądze bo to tak jak by 20 groszy leżało na tak. ulicy. Ktoś się schyli, a ktoś stwierdzi, że e, po 20 to nie, nie, warto. nie warto. Jeśli to są takie nic nieznaczące pieniądze, no to ja bym chciał, żeby pan poseł się spotkał z chociażby polskimi liniami kolejowymi, które ogłosiły masę przetargów. Większość jest z gwiazdkami, że będziemy dalej procedować, jeżeli będzie finansowanie. Mhm. Finansowanie jest unijne właśnie z KPO. Żeby się spotkał z przedsiębiorcami którym obiecywano bardzo duże pieniądze, że już w ubiegłym roku będzie przetargów za 17 miliardów, umowy podpisane raptem 3 miliardy. Część przedsiębiorców, jeszcze nie tych, którzy budują, ale ci, którzy produkują, już zaczęła w ubiegłym roku zwalniać pracowników. Więc to są naprawdę bardzo duże pieniądze, 12 miliardów tyle mniej więcej są warte w KPO projekty kolejowe do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe i nawet bo ja niestety jestem pesymistycznie nastawiony no widać po polityce że nie idzie tutaj na jakiś kompromis więc że te środki przyjdą ja w to nie wierzę oby jak najszybciej przyszło takie zastępcze finansowanie z polskiego funduszu rozwoju które jest obiecane na koniec roku ale te pieniądze gdyby stał się cud i Jutro KPO jest uruchamiane dla naszego kraju, to przecież ten deadline, czyli kiedy kończymy realizację tych wszystkich inwestycji, nie zacznie się od jutra. On już no tak. ten czas sobie biegnie. Koniec sierpnia 2.26 to musi być zrealizowane. No to można by autobusy kupić w tym czasie nisko czy zeroemisyjne. Ale linii kolejowych, jeśli mamy mówić o modernizacji czy budowie jakiejś nowej, no nie zrobimy tego, bo widzimy, ile trwa proces przygotowawczy i jak wiele inwestycji, niestety, kolejowych jest znacznie opóźnione. Z liniami kolejowymi, no mam wrażenie, że to jest podobna historia jak z sieciami energetycznymi, bo jak długo zajmuje się publicystyką gospodarczą. jak często rozmawiam o modernizacji linii energetycznych, to zawsze się mówi o tym, że trzeba je modernizować. Tak samo jest z koleją. I to jest już to są dziesiątki lat. No, trzeba je modernizować i też bardzo często, jak my walczymy o pieniądze dla kolei, żeby ona nie była traktowana gorzej niż drogi, zwłaszcza, że no w końcu to ten rząd głosi hasło, że kolej jest priorytetem, a ani nie ma tego zastępczego finansowania do środków unijnych, ani też wiadomo jest problem. Kosztów, które wystrzeliły po agresji Putina na Ukrainę i waloryzacja kontraktów. Na pewno firmy by chciały więcej, ale na drogach już dostały: w sumie 2,6 miliarda złotych na program budowy dróg krajowych i autostrad. 115 milionów na program obwodnicowy. Kolej wylicza to na jakieś 2 miliardy, tych pieniędzy nie ma, więc ani nie ma waloryzacji, ani nie ma prefinansowania. No jedna z tych rzeczy przynajmniej powinna przyspieszyć. Jest takie zapewnienie, że przełom listopada grudnia te środki będą, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że bardzo wiele osób. Które nawet jak lubią kolej, to mówią: No ale co się z tymi pieniędzmi dzieje? Bo dłubią te linie kolejowe, wydają miliardy, a potem nagle okazuje się, że kilka minut krócej jedziemy albo wracamy do czasów gdzieś tam z końcówki lat 80. No i to jest bardzo ciężko, bo jeszcze w 2015, jak można powiedzieć, odzyskaliśmy kolejowo Wrocław dla Polski. Bo wtedy mieliśmy cztery pary Pendolino, które jeździły z Wrocławia do Warszawy, z Warszawy do Wrocławia. Najszybciej pociąg jechał 3,28. Dzisiaj zostało tylko jedno pendolino, które jedzie w okolicach 4 godzin. Większość pociągów, 5, 6, czyli ta komunikacja niestety się pogorszyła. My mówią, no to co wy robicie z tymi pieniędzmi? I to dłubanie, na które my się nastawiamy na kolejne lata, powinno być jak najszybciej uzupełnione już o jednak wyższy poziom, czyli koleje dużych prędkości, chociażby. Ten Y, który kilka lat temu był zarzucony, bo wtedy no, nie było na to pieniędzy, ale to jest na pewno linia z Warszawy do Łodzi, Poznania, Wrocławia, która się spina finansowo. Ta efektywność potem przewozów pasażerskich jest bardzo wysoka. Także nowa linia do Trójmiasta, bo ta dzisiejsza. Choć połowa jest zrobiona na 200, zapycha się w aglomeracji warszawskiej czy mm. trójmiejskiej. Myślę, że trochę. Szkodzi tej idei fakt, że koleje dużych prędkości są włożone do tego worka CPK. A tu wiemy, że to jest bardzo gorący temat. Ja nie chcę mówić, czy potrzebne, czy nie. Akurat ten proces przygotowań, który tam idzie do kolei dużych prędkości, powinien być wykorzystany chociażby przez opozycję, która mówi, jak wygra wybory, to Cepek zatrzymuje, no ale mam nadzieję, nie koleje dużych prędkości. Dziś bardzo wiele linii kolejowych, nawet wyremontowanych, jest równoległych do autostrad czy dróg ekspresowych, które w szybszym tempie powstają. Bardzo dużej części są bezpłatne, bo nie darmowe, bezpłatne. Ktoś musi tak przecież płacić, no my, za ich utrzymanie. Więc niestety zaczęła się coraz szybciej kręcić taka kula, że ten transport towarów, transport pasażerski, mocniej nam przyrasta na drogach. Teraz może są żniwa, bo szybciej na przykład, i to nie jak nierzeczliwi mówią, kolei, bo uchodźcy jeździli bezpłatnie pociągami. Będziemy mieć rekord w historii Intercity ponad 50 milionów. Uchodźcy to też tam w okolicach 2 milionów przewiezionych, ale teraz widać wakacje, że ludzie się przestraszyli wysokich cen paliw i łaskawszym okiem spojrzeli na kolej. Tu jest oczywiście bardzo duże zagrożenie, bo jak nie będzie pomocy ze strony rządu, dofinansowania ze strony na przykład samorządowych organizatorów, to bez takiej pomocy przewoźnicy kolejowi pasażerscy na przyszły rok dostaną rachunki za prąd, za prąd. tylko za prąd, wyższe o 4 miliardy. To w przeliczeniu już kończę, bo zapytałem skutkowałoby podwyższeniem cen biletów od 50% do 120%. No to nie jest nie do przeprowadzenia, Nierazne. więc hmm. obawiam się, żeby nie było także że jakieś podwyżki, ale tniemy rozkłady, pogarszamy jakość. Nie stać nas na, na przykład na zakupy nowych pociągów, zwłaszcza, że one i tak w większości miały być także ze środków Unii Europejskiej finansowane. Wspomniał Pan, Panie Prezesie, o CPK. Tu chyba... Też wykażemy się pesymizmem, jeśli chodzi o czas realizacji, ewentualny termin oddania do użytku tego portu komunikacyjnego. To się wydłuża. Mam, mam, mam takie wrażenie, to mi się kojarzy z, z pomysłem budowania elektrowni mhm. atomowej w Polsce, o której, o, 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 o tym pomyśle też się mówi już dziesiątki lat, a nie widać... Effective. Myślę, że jeśli idzie o atom, to będziemy tutaj szybciej mieli dobre informacje. <laughs> zwłaszcza, że tak nam zapowiadają, że pewnie zaraz podpiszemy z Amerykanami, potem też Francuzi coś dostaną na osłodę. Natomiast CEPEK no to jest zaklinanie rzeczywistości, to podtrzymywanie. 227 ukończenie inwestycji 228 wiosna sezon letni się zaczyna wtedy i pierwsze samoloty wystartują bo to byłby rekord wszechczasów w Europie proszę nie patrzeć gdzieś tam na Chiny czy Azję gdzie um, nie ma problemu z ludźmi z pieniędzmi mm. czy z takimi procedurami chociażby środowiskowymi jak u nas to nie znaczy że chińczycy w ogóle e, nie szanują tego środowiska ale nie jest to tak skomplikowane jak e, w Unii Europejskiej, więc u nas y, y, krócej niż 10 lat, a jeszcze może Turcję pominę, bo tam też można szybciej budować, ale w y, Unii Europejskiej w krócej niż 10 lat takiego gigantycznego portu, a tam jeszcze ma być przynajmniej połączenie kolejowe z Warszawy y, do Baranowa zrealizowane, nie wybudowano. Ja y, to nie jest tak, że to jest moja nieżyczliwość, bo ja oczywiście jestem cały czas sceptyczny. I wielokrotnie powiedziałem, gdybym, być może bym się nawrócił na ten port, gdybym widział dokładnie zrobioną analizę, czy są alternatywy w postaci duoportu. I nie tak, że ludziom każemy przylecieć na modli, potem z walizkami gdzieś tam po tej kładce do pociągu, tylko wtedy. Jedno lotnisko, a są możliwości też rozbudowy Okęcia, bo były takie przecież plany. Tak. Tu przede wszystkim ta strefa non-Schengen się zapycha, te duże samoloty się spotykały ze Stanów czy z Azji. Ale takiej analizy nie było. Ten projekt rządowy powiedział krótko: to byłoby za drogo, trudno technicznie. No, co to znaczy? To tak samo RADO miał być tańszy i szybciej zbudowany, bardziej opłacalny niż rozbudowa modlina. Widać, że te założenia hmm. się. Nie sprawdziły. Więc ja powiem tym, co zostało tak przeszło bez echa właściwie, bo to setki dokumentów. Opiniowanie przez rząd, różne resorty planu przedsięwzięć CPK. Ministerstwo Finansów powiedział tak: chętnie byśmy się dowiedzieli, skąd pieniądze, bo zakres programu CPK jest bardzo wielki ale nie ma zapewnionych źródeł finansowania. Oczywiście dzisiaj można mówić, że tutaj tysiące jakichś inwestorów z kasą z Korei, z Korei przyjdzie, ale póki co tego olbrzymiego finansowania i to też część finansowa jest tajna, więc my nie wiemy, czy nadal mówimy o tej części lotniskowej 30, 35 miliardów no jakkolwiek by nie liczyć, to są bardzo duże pieniądze, a z kolei ministerstwo infrastruktury odpisało, bo tam był taki pomysł, żeby część inwestycji si Realizowanych zatrzymać. Tą yy, kolej, te linie kolejowe, gdzie dzisiaj trwają prace, no ale mamy zobowiązania, że musimy te ciągi dociągnąć do końca, nie przerwiemy nagle yy, prac, więc Ministerstwo Infrastruktury odpisało, proszę się odczepić od tych inwestycji, to po pierwsze, a yy, po drugie, jeszcze raz popatrzeć na te potoki pasażerskie, czy wszystkie te koleje dużych prędkości, chociażby do Giżycka są yy, potrzebne, no bo yy, my potem będziemy strasznie duże pieniądze do tego. Dopłacać. Więc no, to, co jest dzisiaj większym, myślę, problemem po tych zmianach, gdzie cepek przeszedł do innego ministra, wchłania też porty lotnicze, widzimy, że jest taki niedobry ciąg, który zaczął się od odwołania dyrektora lotniska. W Poznaniu, kilkanaście lat, no i ciężko powiedzieć, że to jest lotnisko, które, przepraszam, schodzi na psy, bo tam inwestycji nie ma. Tak, potem nieudana próba, bo sąd przywrócił do pracy dyrektora lotniska we Wrocławiu. Teraz jest jakiś kierunek Katowice, więc jest taka obawa, że tak jak samorządy mogły rozwijać te swoje okna na świat, dzisiaj będziemy to centralizować i w jakimś stopniu podporządkowywać temu napędzeniu pasażerów na lotnisko w Baranowie. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym dziękuję, studiu, pięknie. Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych Tor był naszym gościem. Dzięki.